Cześć, tu Sylwia z Poker Break. Jestem z Jarkiem, który przyjechał do Pragi. Właśnie Jarek, dlaczego wybrałeś to miejsce? Co cię skłoniło do wyjazdu tutaj, przyjazdu tutaj? Przede wszystkim to, że to jest organizowany polski turniej. W sumie pseudo polski, bo wszystko odbywa się po czesku. I oficjalnym językiem też jest czeski przy stole. Ale ogólnie fajna struktura, jakieś takie bardziej deep. Jesteś tu pierwszy raz, czy już bywałeś? Jarek, a gdzie jeszcze grałeś oprócz Pragi? Przeważnie gram online, ale również ostatnio zaczynam trochę na żywo grać. Ostatnio mogę się pochwalić takim sukcesem w evencie w Londynie. I jak ci poszło w Londynie? W Londynie w 3-dniowym turnieju udało mi się zdobyć pierwsze miejsce. No to rewelacja, gratuluję ci serdecznie. Co to był w ogóle za turniej? Dziękuję, to był chyba The Big 5-0 się nazywał. Ile uczestników? Nie pamiętam dokładnie, 300-400 entries. No to super. Teraz w najbliższej przyszłości, gdzie będziesz się wybierał na turnieje? Wiesz już coś? O, jeszcze nie mam planów. Tutaj przyjechałeś z większą ekipą sam, czy i skąd? Tak, zebraliśmy ekipę na 2 samochody z Wrocławia ogólnie. Także pozytywnie. Planujemy tu zostać tylko 2 dni, teraz właśnie ten drugi dzień. Głównie na main event przyjechaliśmy. No i zobaczymy właśnie, teraz 3 osoby dipują od nas z ekipy, także jest bardzo fajnie. No to kibicujemy twojej ekipie, pozdrawiamy kogoś jeszcze? Nie, dzięki. Okej, to nie pozdrawiamy nikogo, ale trzymamy kciuki za ekipę.